27, szybkie zwycięstwo w pierwszej rundzie, bardzo agresywny początek, czy takie było założenie, żeby właśnie tak mocno wejść w Michała? Tak, założenie było wywrzeć presję na początku. Z poprzednich walk widziałem, że jak ktoś mocno na początku narzuca styl walki swój, to Michał walczy na wstecznym. I chciałem właśnie w stójce mocniejsze ciosy rzucić i właśnie, żeby tak się zachował do siatki jakoś. A że trafiłem, zauważyłem, że trafiłem którymś ciosem, no to poszedłem po prostu za ciosem. Rozmawialiśmy przed chwilą z Michałem i on mówił, że nie spodziewał się takiego mocnego początku. Wspominał wasze wspólne sparingi, gdzie to się wolniej rozkręcało, no udało ci się go zaskoczyć. Powiedz, czy też fakt tego, że się zdacie, jakby spowodował, że chciałeś tą walkę szybko zakończyć? Nie miało to w ogóle wpływu. Po prostu mówię, zauważyłem, że jak ktoś mocno narzuca presję z poprzednich walk, to Michał się cofa i można to wykorzystać. Tutaj w podsumowaniu Michał powiedział, że no ten pojedynek tak naprawdę wybił mu z głowy całkowicie pojedynki z berserkerami. Jak skomentujesz tę sytuację? Powiedział, że po prostu już chce nie berserkera, jakiś pojedynek, który będzie mógł się wkręcić, bo w ten nie mógł. No możliwe, tym bardziej, że poprzednią walkę, znaczy dwie walki wcześniej przegrał z Wojtkiem Januszem. On jeszcze kiedyś chyba z Tomkiem Narkunem przegrał. Także faktycznie trochę tych berserkerami poprzegrywał. Może to ma wpływ na jego decyzję. Dla ciebie rozumiem teraz kierunek Babylon i potencjalnie ten plan, który powiedziałeś w wywiadzie przed, że potencjalnie idziesz po pas Babylon, a później podwójne mistrzostwa, ewentualnie FEN. To nadal ciebie interesuje. Tak, priorytetem jest pas Babylonu. Jako że mamy ważny kontrakt z Tomkiem Babilońskim. A pas Fenu to zależy, bo Wojtek kulka leci i liczę na to, że dziś będzie pierwszym pretendentem po gali. Nie. Jeżeli Wojtek będzie miał pas, to po prostu wszystko, co do berserkerów będzie należało, to nie, to zostanie u berserkerów. W którym momencie go przełamałeś i wiedziałeś, że walka jest już twoja? Nie kojarzę, który to był cios, ale gdzieś w stójce trafiłem, jeden z pierwszych chyba. I zauważyłem, że się zachwiał, nawet tam grymas bólu jakiś. No i stwierdziłem, że wywrę jeszcze mocniejszą presję i tam kolejnym ciosem, którymś trafiłem i udało się. Jak zacząłeś bić w parterze, to już wyglądało, że to potrwa tylko kilka sekund. Też to czułeś? Tak. Już poczułem, że trochę zdrowia mu zabrałem i że jakby chęci walki maleją z każdym ciosem. Czekałeś na decyzję sędziego, czy chciałeś dobić już do końca? To znaczy nie zwracałem uwagi. Starałem się wykluczyć tą rękę, co miał od ziemi, jak leżał na boku, żeby miał tylko jedną rękę do obrony i konsekwentnie rozbijać. Wspomniałeś o tym, że przerabialiście ten element startu tego pojedynku, że trzeba z Michałem mocno od samego początku zacząć. A w ogóle to, jak się zaprezentował, to jak z tobą walczył, zaskoczyło cię? Było dla ciebie na plus czy na minus? Michał, jak się... To znaczy... No nie wiem, teraz tak na gorąco, ponieważ wydaje mi się, że to chwilę moment trwało, także ja nie wiem, co mam powiedzieć. Czyli dla ciebie to wyszło bardzo szybko, łatwa walka, łatwa, miła i przyjemna. No powiedzmy, niech tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.